Witam wszystkich na moim kanale. Szczególnie pozdrawiam kolegów z forum AHA. No i dzisiaj chciałem powiedzieć wam o moim hobby, czy też zainteresowaniu. No w sumie to jest hobby, bo jak ktoś ma zainteresowanie, to nie wydaje na to pieniądze. Jak ktoś ma hobby, no to to już niestety kosztuje. No to jest pewnie wszystkim znany dobrze z widzenia karabin Hatsan, model AT-44. To jest wersja long, czyli z przedłużonym kartuszem. No i z napisem Barrel made by Lothar Walter. Cokolwiek to znaczy, nie wiem czy to jest prawda czy fałsz, ja w to nie wnikam. No, karabinek ten posiadam już od jakiegoś czasu, prawie 2 lata można by powiedzieć. A filmik ten zrobiłem po prostu z chęci pokazania wam pewnej ciekawej rzeczy. Mianowicie przez około przez całą zimę karabin nie był używany, stał w kącie, nie miałem nawet czasu z tego strzelać. No i akurat dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, więc postanowiłem sobie troszeczkę postrzelać. No i tutaj wam pokażę moje, powiedzmy, wyniki. Na 50 metrów. Jeszcze raz, aha, teraz najważniejsza rzecz. Jest to kaliber 5,5. Tutaj do strzelania używam śrutu JSB Jumbo Heavy. Strzelam z prędkością około 275 metrów na sekundę, plus minus 2 metry. Jest tutaj zamontowany regulator Alta Rosa. Mam około tam 20-25 stabilnych strzałów. No i teraz tak, karabin ten jest no dość celny. Nie powiem, że nie jest celny, bo jak mam dobry dzień, udaje mi się po prostu przykryć jedną gruszówką przez strzelinę na 50 metrów. Ale nie o to chodzi. Dzisiaj sobie troszeczkę postrzelałem i tutaj wam pokażę pewną rzecz. Karabin był nieużywany przez pewien czas. I to są wyniki. Przybliżę. Jezu. To jest mój pierwszy film, jaki w ogóle kręcę tak na żywo, więc tu mi się tu majta, więc musicie mi wybaczyć. Więc tak. Może pokażę. Tutaj są przestrzeliny na 50 metrów. Tutaj mamy jedynkę, dwójkę i trójkę. No widać. Przestrzeliny nie są takie super, chociaż jak ktoś by się uparł, można je tak na upartego poprzykrywać złotówką. No ale nie o to chodzi. Po prostu widać, że coś jest nie tak. I teraz tak, przejdźmy może do meritum. Tutaj mamy, jak widać, koronę lufy. Ja robiłem kiedyś koronę po prostu takimi najprostszymi metodami, czyli jak wiadomo, kulka i papier ścierny, ja to zaraz wszystko pokażę. No ale zauważyłem, że po prostu po pół roku stania tego karabinku w kącie lufa, korona pokryła się takim rdzą i nalotem, więc być może to sprawiało, że nie był za bardzo celny. No to więc co zrobiłem? Tutaj mam, może pokażę coś takiego, to jest taki frez widiowy. Nie wiem, dałem z niego 50 zł i po prostu nie kupiłem go specjalnie dla tego celu, żeby tutaj robić korony. Po prostu od czasu do czasu tam używam go przy spawaniu do czyszczenia stawów w trudno dostępnych miejscach. No ale po prostu wystarczyło dosłownie no 10 razy tutaj po prostu tak delikatnie w palcach, nie na żadną wiertarkę, po prostu kilka razy tutaj o włożyć i przewiercić to, przefazować to. I to w zupełności wystarczyło. Potem wziąłem o papier, to jest 320 kuleczka, nie wiem nawet jaka to jest średnica, po prostu znalazłem taką jaką miałem. Wkładasz papier ścierny, o tu nawet widać papier pod kulkę i czyści się po prostu ten, tu nawet o widać, nie wiem czy to widać, no ale pewnie widać jaki tutaj jest nalot, zostawię o tutaj od największego do największego, tutaj już zostawię najmniej nalotu, czyli to już była praktycznie końcówka, też wystarczył parę razy, po prostu wsadzasz kulkę i pyk, 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 czyścisz i to pomaga. No i co, no i po tym jak to zrobiłem, tutaj przedstawię wam wyniki ze strzelania już po tym jak to wszystko obczyściłem. Proszę zwrócić uwagę. Teraz tak, aha, jak to idzie. No dobra, zacznijmy od ten. Tutaj było strzelanie już po poprawionej kolonie. Tu mam jedno strzelanie, drugie, no i trzecie. Tutaj są, jak widać, nie wiem, ja to mam takie zawsze szczęście, że jak strzelam, pierwszy strzał jest taki odskok, to widocznie jak włożę nowy magazynek, to chyba śrut się dobrze nie ułoży i zawsze coś stwierdzieli tutaj. O, tutaj też mamy taki odskok, no i tutaj, to, ale tutaj nie jestem pewien, to chyba zrobiłem długopisem, jak malowałem to kółeczko. No i po prostu jakby tak powiedzieć, na upartego to da radę, nie wiem, ten aparat tak za bardzo nie ten, ale da radę poprzykrywać to
jednogroszówką. Co na 50 metrów nie jest takim złym wynikiem jak na karabinek za 1000, ja dałem za niego 1600 zł, więc no nie ma tragedii. A naprawdę, żeby go zrobić, ten to wystarczy tylko taka, zrobić kolonę lufy i to naprawdę wystarczy. Na upar tego to można zwykłą kulką, po prostu zwykłą kulkę się wsadza, kawałek papieru się bierze, o nawet gradyna 320, nie tam jakieś 1000-2000, bo to byś chyba miesiąc czasu to robił. Wystarczy parę razy przeszlifować i masz ten... I możesz po prostu mieć takie wyniki. Co jeszcze zrobiłem? Tutaj mam taką modyfikację. U nas to nie jest taka teraz za bardzo popularna modyfikacja, ale na amerykańskich forach jest to dość bardzo popularne, na pewno każdy to robi. Tutaj mamy zawór w kartuszu. No i ja po prostu zrobiłem tak, że zasklepiłem, tam jest chyba 6 otworów, już nie pamiętam. 5 zostało zasklepionych, jeden został tylko otwarty i go dodatkowo rozwierciłem wiertłem chyba 75 mm. Tutaj też jest ważne, żeby tak to sobie ustawić, żeby ten zawór pokrywał się potem od góry z transferportem, żeby nie było tutaj żadnych tych, że wywiercicie sobie byle jaką dziurkę i potem wtedy nie będzie powietrze dochodziło do transferportu. Ja to sobie zrobiłem tutaj, nie wiem czy to widać, tutaj mam takie oznaki. Tutaj mam ryskę na tym i ryskę na tej mosiężnej obudowie. Po prostu jak są zgrane, to wtedy pokrywają się ze sobą te transfer porty i tutaj otwór w tym. Co tu dużo jeszcze powiedzieć? No tutaj, aha, no mogę coś wspomnieć o tłumnikach. Tutaj mam tłumik oryginalny Hacjanowski, nie używam go, bo jest też głośny. Tutaj mam taki zamówiony tłumik, może być customowy. Widać mi, że różnice, no jest bardzo dobry, naprawdę super, super wytłumia i nie ma z tym żadnego problemu. Jest osiowy, nic nie bije, nic nie... Na początku myślałem, że to wina tłumnika, ale potem po zrobieniu tej korony to widać, że wszystko wróciło do normy. Co tam jeszcze? Aha, mam tylko z takich jeszcze modyfikacji. Wywaliłem jedną ósemkę. Tu były dwie ósemki. Jest tylko jedna, ta najbardziej zewnętrzna. Poprawiło to dość celność, to nie będę ukrywał, o dosłownie na 50 metrów parę. No centymetr, półtora, dla mnie to jest dużo. Co tu jeszcze zrobiłem? No oczyszczenie magazynka, no to tam wiadomo, w środku to wystarczyło po prostu przepolerować ten zbieg. To wszystko jest naprawdę bardzo proste. Tutaj z takich dodatkowych, to co, gąbkę tutaj włożyłem do środka. To jest wszystko plastik, puste, nie wiem, tak mi się wydaje, że jak coś tam strzela, zbijak, to wszystko rezonuje, dodatkowy hałas. No, to jest tylko takie moje misianie, ale być może to coś tam pomogło. No, na pewno mu nie przeszkadza. Co tam jeszcze powiedzieć? Aha, ważna rzecz, bo dużo ludzi... Teraz jest taka moda, żeby robić lufy pływające w Hacjanach. No, nie wiem, czy to jest taki super dobry pomysł, bo na przykład zobaczcie. Lufa pływająca, dodajemy taki tłumnik. O, i mamy 16 metrów lufy, która jest niczym nie podparta. Ja wiem, że to być może troszeczkę tam poprawi celność, ale tutaj mam taką przestrogę dla tych ludzi, którzy chcieliby zrobić sobie coś takiego, bo tutaj niektórzy dają jakieś rurki aluminiowe, specyfalki, to wszystko jest jeden, za przeproszenie, wow, to nic nie daje. Ja wam pokażę jedną rzecz. Też kiedyś chciałem sobie zrobić lufę pływającą. Tylko to jest, zależy, jeżeli na przykład używasz swojego Hacjana raz do roku, on wisi na półce i tam nic nie robisz, no to możesz się tam bawić. A ja tego swojego używam, można powiedzieć, jako no, narzędzie. Często go biorę na jakieś wypady gdzieś do samochodu, skręcam, rozkręcam, stawiam pod drzewem, no i po prostu od czasu do czasu, jak się ma lufę pływającą, może stać się coś takiego. Już wam pokazuję, proszę bardzo. Oto jest cały blok z Hacjana. Musiałem kupić cały blok, bo nie chcieli mi sprzedać całego tego górnej części systemu, więc musiałem kupić cały blok. Ale to nie w tym rzecz. Po prostu zobaczcie, tutaj to jest blok. Widzicie jak ten. Po prostu wystarczy, że po prostu jeżeli jest lufa pływająca, nie ma tutaj żadnego, nie ma ósemki, po prostu i to jest taka długa dźwignia, po prostu może sprawić to, sprawiło to, że blok po prostu pękł. To jest dur aluminium. To nie jest, to jest bardzo kruche. Zobaczcie tutaj, jak mało jest tego materiału. Tutaj jest po prostu dosłownie centymetr, nawet nie, centymetr kwadratowy. Tutaj jeszcze zwróćcie uwagę, że na środku jest otwór na śrubę, a śruba jest w tym miejscu, więc to wszystko tutaj jest luźne. To, czyli odtąd, dotąd, przez całą lufę to wszystko chodzi. No i ja po prostu już nauczyłem się na błędach
i żadnych tam luf pływających, żadnych tych, tutaj wystarczy dosłownie takie coś, nie wiem, już nie pamiętam, czy tutaj orych jest wyciągnięty jeden, ale chyba nie, chyba jest oryginalny zostawiony, no i no jak widzicie, no jeden grosz na 50 metrów, no to jest chyba dobry wynik. Powiem szczerze, na początku, jak przyszła moda na te kalibr gunny, krykiety, to chciałem po prostu tego sprzedać, sobie kupić tego kalibr gunny, ale teraz wychodzą jakieś dziwne historie z krzywymi lufami porysowanymi, więc chyba sobie odpuszczę i już ten long zostanie u mnie na stałe. No i co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Aha, może pokażę wam. A, co to się nawiadomo, ja nie jestem jakimś super strzelcem, może by dało radę lepsze skupienia wystrzelać na 50 metrów, nie wiem, ja nie biorę udziału w żadnych konkursach, nigdzie ten, nie wiem, a może pokażę wam moje stanowisko strzeleckie, tak na szybciutko sobie wyjdziemy. No tu jeszcze o, pieski, kotki sobie śpią, niech sobie śpią. Widzicie, bardzo piękna pogoda jest. Majowa, aż chce się wyjść i strzelać. O, to jest moje stanowisko strzeleckie, proszę bardzo, nic specjalnego, tutaj sobie siadam. O, karabin podpiera mu na takim worku z ryżem, ewentualnie jakaś rękawica skórzana na imadle. I o, ręka tak, i po prostu tam może, nie wiem, czy to widać będzie. Ja spróbuję przybliżyć, ale chyba nie zaraz. Tam może widać coś tam z daleko, nie, to chyba nic nie będzie widać. Tam w polu są po prostu wystawione takie, ten jeden jest na 50 metrach, a drugi jest na 90 chyba, albo na 85. Nie wiem, nie mogę coś tego przybliżyć. No dobra, nieistotne. No dobra, też się wyłączam i mam nadzieję, że coś pomogłem wam tutaj. Dobra, trzymajcie się, ciepło, na razie.